Dzień dobry, dzień dobry, witamy w ten piękny sobotni poranek w dzisiejszym globalnym przeglądzie ekonomicznym informacji ze świata. Na sam początek duże podziękowania... Taki długi tytuł mamy? Też tak długi on jest? Globalny ekonomiczny tak. przegląd. Dzisiaj on. będzie taki. Okay. Duże podziękowania dla wszystkich, którzy są częścią naszej społeczności, a jeżeli ktoś nie jest, zapraszamy. Może się stać. Możecie subskrybować, komentować, wspierać kanał. Będzie nam miło. A my przechodzimy, słuchajcie, do dzisiejszego zestawienia. Zaczynamy od, od niesamowitych wydarzeń na rynku sztucznej inteligencji. Ostatni tydzień był bardzo burzliwy. Sam Altman zgodził się wrócić do roli dyrektora generalnego OpenAI, twórcy czata GPT. Takie oświadczenie pojawiło się na portalu Twitter zaledwie kilka dni po jego niespodziewanym odwołaniu ze stanowiska dyrektora generalnego, co spowodowało bunt pracowników i zagrażało pozycji tej czołowej firmy w rozwijającej się branży sztucznej inteligencji. W tym momencie. OpenAI był wyceniany już pod prawie 100 miliardów dolarów, więc była to bardzo ciekawa sytuacja. No i mamy komunikat. Doszliśmy do porozumienia w sprawie powrotu sama Altmana do roli dyrektora generalnego OpenAI z nową, początkową radą. Współpracujemy, aby ustalić szczegóły. We własnym oświadczeniu Alan napisa, Altman napisał, że z niecierpliwością oczekuje na powrót i rozwinięcie silnego partnerstwa firmy Microsoft. Z firmą Microsoft, która jest największym finansowym wspierającym producenta czata GPT. Ogłoszenie to wydaje kres chaotycznym dniom w branży sztucznej inteligencji, które obejmowały negocjacje w sprawie tego, kto powinien kierować OpenAI i jak firma powinna być prowadzona, a także szersze dyskusje na temat tego, jak szybko powinien postępować wyścig zbrojeń w tej dziedzinie. Szczegóły zwolnienia i ponownego zatrudnienia Altmana nadal są niejasne. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że Zwolniła go rada nadzorcza. Na, zaraz po zwolnieniu, w poniedziałek, szef e, Microsoftu, pan Nadela, ogłosił, że Altman wraz z współzałożycielem e, OpenAI, e, Gregiem Rockmanem, dołączy do Microsoftu, aby prowadzić nowy dział badawczy nad sztuczną inteligencją. Mm, z kolei, OpenAI twierdziło, że zatrudnia byłego szefa Twitch'a. Ale potem setki pracowników OpenAI, niemal cały personel firmy, zagroziło odejściem i przejściem do Microsoftu, jeżeli zarząd firmy nie zrezygnuje i nie przywróci Altmana na stanowisko. Co by było wydarzeniem bez precedensu, gdyż OpenAI, tak jak mówiłem, było warte niemal 100 miliardów dolarów, a mogłoby się okazać, że Microsoft poniekąd przejmie 90% pracowników tej firmy za darmo. To by było, e, można nazwać skokiem stulecia, gdyż no, zyski z tego przejęcia i zatrudnienia tych ludzi byłyby po prostu niesamowite. Ostatecznie Microsoft i Altman wydają się być wielkimi zwycięzcami w wyniku zamieszania. Altman będzie nadal kierował firmą, e, którą pomógł założyć. Teraz Rada Nadzorcza wie, że nie można go zwolnić. A Microsoft przejął w ten sposób większą kontrolę nad firmą, w którą zainwestował miliardy. No więc tu mamy dwóch zwycięzców. No i komunikat był, że są zadowoleni ze zmian w Radzie i szef Microsoftu i Altman. I myślę, że to jest bardzo ciekawy tydzień, jeżeli chodzi właśnie na, o firmy informatyczne, o firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Gdyż takiego zamieszania na firmie wartej no, miliardy dolarów nie było, nie pamiętam, żeby to tak, wiesz, zwolniono, wrócił, wywalono radę, wszyscy są szczęśliwi, pracownicy wszyscy zagrażają odejściem. No takie ten, na, na jakąś telenowelę by się nadawało, wiesz, te, te zwroty dosyć intensywne. Śledziłeś to? Ty mówiłeś coś, że chyba tak. Microsofta miałeś, tak, akcję? No, nie będę mówił, co mam. No dobra, miałem, mam znaczy dalej jeszcze nie słyszałem. Ale nie mówię, bo potem ludzie kopiują i się dziwią, że na przykład mogą stracić. Nie, a ja nie, nie, będę, nie, no, ale mówił, akurat tam w tamtym momencie. A kiedy, kiedy sprzedaj, dlaczego? Yy, no, akurat akcje ostatnio dosyć dobrze, jeżeli chodzi o Microsoft yy, i ostatnie, ostatnie tygodnie. Tak, no bo jeżeli popatrzymy na ostatni miesiąc, no to jest 14% wzrostu. Nie? To świetnie. A od początku roku 55%. Ale tak. to zamieszanie też pomogło Microsoftowi bardzo, prawda? Bo to... Wiesz co, ogólnie Microsoftowi pomogło to, że jest udziałowcem, właścicielem OpenAI. Mm -hmm. no, mm -hmm. Inwestuje w ten obszar, który no, jest, że tak powiem, na topie. Mm -hmm. I tak jak często na rynku inwestycyjnym, jest po prostu modny na ten moment. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm. I widzimy zresztą sytuację, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja takich dwóch gigantów, nie wiem, Google i Microsoft, mm -hmm. które akurat w tym obszarze próbują konkurować. To Microsoft może pochwalić się no, jakimiś lepszymi wynikami, no i też to się odbija na kursie akcji. Mm -hmm. Okej, okay. to co dla nas masz ty? Teraz powiemy sobie, słuchajcie, o nieciekawych informacjach dla Niemców albo ciekawych, jeżeli ktoś słucha. O co chodzi? No, mamy, mamy trochę taki impas, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów i jeżeli chodzi o wydatki. Mhm. Rzecznik Ministerstwa Finansów powiedział, że rząd szolca zaproponuje zniesienia hamulca zadłużenia który ogranicza strukturalny deficyt budżetowy Niemiec, a czego się no. zaczęło? Zaczęło się od tego, że niemiecki minister finansów Christian Lindner zaproponował dodatkowy budżet na ten rok, który będzie obejmował zawieszenie limitów nowych pożyczek, próbując łagodzić kryzys budżetowy, który został wywołany orzeczeniem, my o tym nie było. mówiliśmy, bo to było na razie orzeczenie, orzeczeniem sądu z zeszłego tygodnia. A mówiliśmy, powinny, że... mówiliśmy. Mówiliśmy. Tak, mówiliśmy. Tak, mówiliśmy. Tak, mówiliśmy. Bo teraz, to ja mówiłem, tego nie zakodowałeś. No. No, może, no. A powinniśmy, tak? A więc mówiliśmy to dobrze. Niemiecki rząd w ostatnim tygodniu od ostatniego tygodnia stara się znaleźć sposób na dostosowanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zablokował transfer środków, które przeznaczone były na inwestycje, w dużej mierze na inwestycje ekologiczne, na zieloną energię. No i tu bagatela chodzi o 60 miliardów euro. I no to orzeczenie wywołało dosyć dużą konsternację, jeżeli chodzi o koalicję w tym momencie rządzącą. Natomiast jest nowy pomysł, słuchajcie, żeby zgłosić się w tym momencie do parlamentu i poprosić o zniesienie hamulca zadłużenia, który został wprowadzony w kryzysie 2008-2009 a który mówi, że no tutaj ten deficyt budżetowy ma ograniczoną wartość, jeżeli chodzi o współczynnik 0,35 produktu krajowego brutto. No i mhm. proponują to zawiesić po raz kolejny, bo przypomnę, że pierwszy raz zostało to już zawieszone w covid No i teraz ja, wyszliśmy z COVID-u i teraz znowuż chcą, żebyśmy zawiesili. A ja sobie a przypomniałem, oczywiście... że nie mówiliśmy. Bo ja to napisałem, no. ale mówię, kurde, ale to nudne i wywaliłem. No, widzisz, no, dosyć tak. ważna, no bo okazuje się, że teraz niekoniecznie może udać się zdobyć większość potrzebną parlamentarną do zawieszenia. No bo jak gdyby, jeżeli się okaże, że zawieszamy kolejny raz, e, dlatego że gospodarka ma się nie za dobrze i trzeba dosypywać pieniędzy, no to może. Pomysłem na to, żeby przeciwdziałać, no może coś innego zaproponować, niż tylko dosypywanie tych pieniędzy, bo jedyne, co rząd proponuje, no to dosypać, tak? Czyli taki. Tak, po dosyć znany, tak? No nie tylko, nie? Dosyć znany mechanizm, który ma pobudzić gospodarkę, dosypać tych pieniędzy, dorzucić na inwestycje, no, wtedy pojawi się wzrost gospodarczy. Jak się pojawi wzrost gospodarczy, no to wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Otóż nie. Natomiast, jeżeli ktoś się, ktoś się w tym momencie zamartwia, że fundusz obrony zostanie ruszony, no to mam dobre informacje, ponieważ resort obro, obrony informuje, że specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro na modernizację sił zbrojnych jest bezpieczny. On jest jak gdyby poza ten specjalny fundusz, jest wyłączony z tego zamrożonego budżetu. Czyli, jeżeli by się nie udało. Znieść tych hamulców, to i tak, wydatki te zbrojeniowe zostaną poniesione. Zresztą one muszą być poniesione przez Niemcy. Przepraszam bardzo. Natomiast... Chcesz mi powiedzieć, że oni mają e, tak, poza budżetem te wydatki, tak, niepraworządnie, 100 miliardów? E, tak. tak to jest specjalny fundusz. Tak, oni powołali sobie specjalny fundusz, który jest poza Mhm. Uh -huh. Zobacz, a jakie to nie podoby... można. Nie można, no, Ponoć nie można. No ale poś... na obronę, więc wiesz. No ale u nas też na obronę to też było, że nie można. Wiesz, a Niemcy... O, Niemcy znaczy on muszą. jest, wiesz, no, rządowy, ale poza tymi limitami, nie? Ale słuchaj, ja mam od razu pojawiła mi się myśl. Zrobione. Władza ma teraz bardzo niskie poparcie. A do przegłosowania tych zmian potrzebna jest większość. Yy, no no tu, mówię, może być problem. I tu, jeżeli oni tego nie uchwalą, no to co? Jak, jak się wszystkie opozycyjne wiesz, przeciwstawią, no to na y, wybory przedterminowe? Jak nie uchwali rząd budżetu, nie będzie potrafił albo wiem. coś? Nie wiem, tu trzeba no by się... się zapytać specjalisty, który. No tu się robi wiesz, w polityce niemieckiej się ciekawe okienko ewentualne dla opozycji, żeby przyspieszyć wybory, no bo teraz yy, Scholz ma bardzo niskie poparcie społeczne, nie? Więc... No jest to problem, wiesz, no jeżeli się mm -hmm. nie poprawi, no ta sytuacja gospodarcza nagle się, wiesz, cudownie nie zmieni, bo zmiany trzeba przeprowadzać, moim zdaniem strukturalne mm -hmm. i jemy teraz tak naprawdę nie wojnę, bo niektórzy tam próbują, że to jest przez Putina, też tam w Niemczech mówić, nie? że mm -hmm. kryzys jest przez Putina, ale w Niemczech jakoś tak mało, to, to znaczy mała część ludzi w to wierzy mm -hmm. i coraz więcej wskazuje się na panią kanclerz Merkel, że wszystkie problemy, które teraz widzimy, są spowodowane błędami. Tak. Błędami związanymi z polityką Niemiec i z zaniechaniami związanymi z poprzednim rządem. Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak. Co jakby byłoby akurat no, tutaj... Bliższe prawdzie, tak. No jeżeli chodzi mhm. o poziom inwestycji, poziom też innowacyjności niemieckiej gospodarki, no to odbiega też od innych krajów. Mhm. A mamy też te problemy na rynku samochodowym, mamy ekspansję Chin. No, trudne, trudne w ogóle. Trudna Trasy. sytuacja. I troszeczkę dopóki jak To oczywiście wojna w Europie i w Ukrainie nie pomaga, tak żeby tu też była jasność, tak? Jeżeli mm -hmm. ona by się zakończyła, Oj, no i to też jest taki ten, jeżeli ona by się zakończyła, to by to pomogło niemieckiej gospodarce, a na pewno. Tak, słuchajcie, skończyłeś już teraz? Tak, Dobra, bo jeżeli jesteśmy w Europie, to ja bym chciał jeszcze yy, troszeczkę o, obok przejść do Holandii. Yy, skrajnie prawicowy populista Git Wilders wyrazi, wyraził chęć objęcia stanowiska premiera Holandii po przełomowym zwycięstwie w wyborach, które miały, miejsc, yy, miały wpływ zarówno w kraju, jak i za granicą będą miały wpływ. Zwycięstwo Wildersa stanowiło ostrzeżenie dla partii głównego nurtu w Europie przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wyniki wyborów wskazują na wzrost popularności partii skupiającej się na kwestiach imigracji, kosztach życia i zmianach klimatycznych. Wajder, zwolennik byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Nawet fryzury mają podobne, nie wiem, czy zauważyłeś tam. Tak, tak zauważyłem. Tak, tak się troszeczkę chyba ten upodobnił. E, upodobnił. E, no, i bardzo lubi też premiera Węgier Orbana. Jest otwarcie antyislamski i eurosceptyczny. Obiecał, że Holandia zostanie zwrócona Holendrom. Zapowiada się ciekawie w tej Holandii. Jednakże jego najbardziej radykalne pomysły, takie jak wyjście z Unii czy Zakaz Koranu stanowią staną przed odrzuceniem przez inne partie, z którymi będzie musiał współpracować w celu utworzenia rządu koalicyjnego, gdyż partia wolności, do której należy ten pan, zdobyła 37 ze 150 miejsc w parlamencie, znacznie wyprzedzając inne partie, więc tam musi być bardzo duże rozdrobnienie. Hmm, ale takie wyniki mogą wpłynąć na wybory do Parlamentu Europejskiego, które prawdopodobnie skoncentrują się na podobnych kwestiach. E, obecny kandydat na premiera oświadczył, że popiera referendum w sprawie wyjścia Holandii z Unii Europejskiej. Ale głównym celem jest znaczne ograniczenie azylu i imigracji. Myślę, że to jest niezwykle ciekawa informacja, bo u nas się mówi, że PiS chciało wyjścia Polski z Unii Europejskiej i tak dalej, ale jak widać, nie tylko w Polsce dochodzą do głosu takie partie. A to oznacza, że i kierunek Unii chyba musi zostać skorygowany, jeśli sama Unia nie chce w przyszłości się rozpaść, bo widać, że takie ruchy w tych różnych krajach. Nabierają na sile. Reakcje na zwycięstwo Wajdersa są mieszane, choć niektórzy uważają jest za sygnał przeciwko establishmentowi i wskazówkę dla partii głównego nurtu. Inni wyrażają niepokój z powodu antyeuropejskiego stanowiska tego pana. Organizacje islamskie i prawa człowieka wyraziły zaniepokojenie zwycięstwem tej partii i zwracają uwagę na obawy dotyczące przyszłości islamu i muzułmanów w Holandii. A tych jest całkiem sporo w tym kraju. Nadchodzi, moi drodzy, bardzo ciekawy czas w Europie, w miarę ściągania migrantów, którzy będą agresywni, którzy będą, wiecie, mocno niszczyć jakiś taki spokój w poszczególnych krajach. Będą dochodziły do władzy, do władzy partie populistyczne o skrajnych poglądach. To jest naturalny odruch społeczeństwa. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie w tych kwestiach. Chętnie przeczytamy. Sam uważam, że skrajność nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, bez względu na to, czy za bardzo w prawo, czy na, za bardzo w lewo. Ale chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia. Przeczytamy właściwie. Słuchaj, mówiłeś o premierze Holandii, Marku Rutte. Mhm. No mhm. i wszystko wskazuje, że będzie to jeden z głównych. Akurat o nim Marków. nie mówiłem. Mówiłeś, tylko go nie wymieniłeś, tak? No tak. Bo on odchodzi. <grym> tak? On odchodzi. Ja mówiłem o tym, się. Ten nowy, tak? Natomiast dotychczasowy premier będzie prawdopodobnie jednym z głównych kandydatów na stanowisko sekretarza generalnego na to. No na to. A zamieni Jensa Stol Stolzenberga, który mhm. Słuchaj, no jest już yy, 9 lat i w przyszłym, tak. roku będzie, w przyszłym roku będą wybory przewodniczącego, sekretarza, i, i wiadomo, że on już jak gdyby nie może być. Natomiast no tutaj europejscy politycy i yy, yy, europejskie gazety wskazują Marka Rutę. Tak, jako tego głównego, no ponieważ traci posadę, no i tu nie ma chyba szans, żeby wrócił na tą scenę polityczną, przynajmniej w najbliższym czasie holenderską. <coughs> A więc zgłosił już swój akces y, do startu w przyszłorocznych wyborach. Mhm. Oprócz niego pojawiło się w tym momencie pojawiły się jeszcze dwa nazwiska: premiera Estonii Kaja Kalasa. Y, y, Pani premier Estonii Kai Kallas i ministra spraw zagranicznych Łotwy Krystianisa Karinsa. No wszyscy ogłosili e, swoje ambicje na stanięcie na czele NATO. Według, tak jak powiedziałem, zachodnich mediów, no, głównym kandydatem jest Rutte. No ale pojawia się pewien problem, ponieważ no, wybory są w październiku, a w listopadzie są wybory w Stanach Zjednoczonych. I o ile w Europie były premier Holandii cieszy się dosyć dużym poparciem, to w przypadku Stanów Zjednoczonych no już tak to nie wygląda. Zarówno administracja Bidena nie jest do końca przychylna byłemu premierowi Holandii, mhm. jak i również Trump, wytyka się tutaj zbyt niskie wydatki Holandii na zbrojenia. No, ja myślę, że, że nie powinni zostać wybrani, jeżeli mają wydatki za niskie. Powinien być ktoś wybrany z krajów, który spełnia ten podstawowy wymóg. Myślę, tak, że Stany jest Zjednoczone będą. To pomysł i jeden z takich można powiedzieć czarnych kandydatów, a tak naprawdę kandydatek jest ta pani. Czarnych kandydatów, czarnych koniów? Czarnych kandydatów, czarnych koniów. Ta tak. pani, słuchaj, e, mhm. czyli tutaj mamy mamy premier Estonii, która jest właśnie wymieniana jako no w tym momencie, no jeszcze mamy troszeczkę do tych wyborów, no ale pamiętajmy, tak, no do wyborów Stanów Zjednoczonych jest o miesiąc dłużej, bo 5 listopada, a tutaj ten sekretarz powinien zostać wybrany 1 października, a, a pewnie jak gdyby już rozstrzygnięcie będzie wcześniej. Z tego czasu, tak się wydaje, nie jest aż tak dużo. Uh -huh. No i tutaj się wskazuje, Amerykanie wskazują oczywiście na Estonię. Zobaczymy też, dużo będzie zależało, w jakiej fazie ten konflikt będzie w Ukrainie. Uh -huh. tak? no bo jeżeli będzie otwarty, to ja myślę, że, że Estonia zostanie wybrana. Tak? No bo to będzie przykład. Ale to mówimy Holandia, Estonia, Litwa, tak? Łotwa. W tym Łotwa. momencie, okay. ale ktoś się pewnie może jeszcze pojawić. Tak mówiono o Johnson. A była Johnsonie premier w Finlandii, Boris Johnson, Mateusz Morawiecki, może? A, no tak, tak. No, nie zapominajmy jeszcze. Bo, bo o, najprawdopodobniej nie. nie będzie. Ale ogólnie to są kandydaty z kraju, kandydatury z krajów, które tak Rosji nie za bardzo mogą leżeć. Tak, bo mówię, jeżeli ten konflikt będzie trwał, no to premier Estonii moim zdaniem ma wysokie szanse. No, szczególnie, też. że ona pewnie byłaby akceptowalna również dla Republikanów. Mm -hmm. A w przypadku Rutę wydaje mi się, że nie. No ale oczywiście to są dywagacje, zobaczymy. No na razie, jeżeli chodzi o Buchmacherów, no to stawiają Rutę, jeżeli chodzi o tych europejskich, a jeżeli czytamy jakieś amerykańskie źródła, no to oni mocno wskazują na tą Estonię. No właśnie też jako taki przykład kraju, który przeznacza bardzo dużo. Jeżeli mhm. chodzi o stosunek tak, tych wydatków do PKB. Mhm. Bo to jest jeden. Dla nas to yy, i Estonia, i Łotwa by były bardzo dobrym chyba rozwiązaniem, <laughs> bo na <laughs> pewno te kraje bardzo by naciskały na jakąś zwiększoną obecność wojsk NATO tak. w tym no regionie. I wtedy trzeba by pewnie no, ten sekretarz no jednak by naciskał no i też by wypadało przy wyborze jednak zwiększyć tą obecność. Mhm. no bo trochę byłoby to słabe jeżeli wybieramy sekretarza z kraju gdzie tych wojsk na to tak jest można policzyć wiesz na, na rękach czyli, tak, czyli na my tą. kibicujemy tak kibicujemy. my kibicujemy jak najbardziej tutaj y, szczególnie tej pani wydaje mi się że to jest dobra kandydatura mhm. natomiast jak ostatecznie wybiorą politycy no bo to mhm. politycy będą wybierać no tego nie wiemy Okej, okay. no to jak jesteśmy wciąż cały czas w Europie, no to przejdźmy do Polski i Ukrainy. Więcej niż 20 tysięcy ciężarówek z Polski i Ukrainy utknęło na trzech głównych punktach <tryk> granicznych, gdy strajkujący polscy kierowcy protestują przeciwko umowie Unii Europejskiej, która pozwala ukraińskim ciężarówkom na nieograniczony dostęp do Unii. W poniedziałek polscy przewoźnicy zaczęli blokować ruch ciężarówek na trzech największych punktach przejściowych między dwoma krajami i tak e, informuje ukraińskie medium państwowe UKRI Inform, UKRI Inform. W chwili obecnej zablokowanych jest ponad 20 tysięcy pojazdów po obu stronach. Straty ponoszą gospodarki nie tylko Ukrainy czy Polski, ale także innych krajów, które nie mogą przewozić towarów. Poinformowało Ministerstwo Przywracania Ukrainy w oświadczeniu w czwartek. Kierownicy ciężarówek z Ukrainy byli zwolnieni z konieczności uzyskiwania pozwoleń na przekraczanie polskiej granicy od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełną skalową inwazję w Ukrainie w zeszłym roku. Tymczasem polscy kierowcy twierdzą, że rosyjskie i białoruskie podmioty zakładają polskie firmy. Tak przynajmniej podaje Reuters. Strajki następują po sporze między sąsiednimi krajami wcześniej w tym roku. E, strajki następują po sporze między nami i Ukraińcami e, w tym roku wcześniej już było z powodu zboża. E, no i powódź produktów, e, które obniżały ceny polskich e, produktów, gdyż zboże z Ukrainy było tańsze. Prowadziły do tymczasowego zakazu importu w Unii. Polska nie pozwalała na sprzedaż ukraińskiego zboża, no ale to wszyscy o tym wiecie. No i Międzynarodowe Stowarzyszenie Ukrainy stwierdziło, że Polacy nie są zadowoleni z wysokiej konkurencji, która rozwinęła się po liberalizacji międzynarodowego transportu między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. No i co sądzisz o tym, Paweł? Bo tu jest sytuacja taka, że my jesteśmy na tej granicy no i szkodzimy interesom ukraińskim, ale bronimy swój interes, czyli podobnie. jak znaczy ja z tobą, tak. Ja z tobą tam stoimy i blokujemy. Zaraz skończymy nagrywać, idziemy blokować. No nie, chodzi okay. mi o polskich e, kierowców. Znowu mamy sytuację taką, że nasze drogi, i nasze interesy narodowe się rozmijają i to dosyć znacząco. Mm, idziemy w zaparte, jedna i druga strona. Co masz Wiesz do co, no, powiedzenia? No tak, idziemy w zaparte albo inaczej. No trochę taki mamy sytuację patową, jeżeli chodzi chyba o polski rząd, bo w sumie uh -huh. mamy stary rząd, a nie mamy tego nowego. Mhm. a stary nie poczuwa się zobowiązany do rozwiązania sytuacji, mhm. a nowy jeszcze nie może. Mhm. Tutaj była próba, żeby się Sejm z tym zajął, jak gdyby nie do końca się chyba to udało. Nie powinien się tym jednak rząd zająć. No w tym momencie sytuacja robi się coraz bardziej krytyczna, no bo mamy 50-60 kilometrów kolejki. Ludzie czekają już chyba prawie tydzień, co niektórzy. No, i jest oczywiście różnica. No, no, wszystko można powiedzieć, że trochę zawalił. Wszyscy trochę zawalili jednak, w mojej ocenie. Mm -hmm. I Unia Europejska, która wprowadziła pewne ułatwienia dla Ukraińców, tak jak trochę z tym zbożem, jak gdyby nie zastanawiając się, jakie będą konsekwencje. I rząd, który w tym momencie, w odpowiednim momencie nie zareagował. I Ukraińcy, którzy się też upierają przy. Znaczy, po, problem też jest moim zdaniem, po stronie ukraińskiej sposobu negocjacji, bo część postulatów, jeżeli chodzi o polskich przewoźników, jest y, słuszna. Mhm. E, a kwestia tej elektronicznej kolejki tak, gdzie są Polacy blokowani, kwestia tego, że Ukraińcy często korzystając z sytuacji, tak naprawdę wożą te towary w inny sposób niż dostali pozwolenie, no możemy zrobić z tego osobny komentarz dnia, natomiast hmm. no Ukraińcy, jak gdyby okopują się i na zasadzie blokujecie nas i my nie ustąpimy w żaden sposób no i to źle wygląda ogólnie ostatnio ta polityka i dyplomacja ukraińska mocno szwankuje i coraz więcej jest na tym rys, tak jak na początku wszyscy byli zjednoczeni w Pokół flagi, też starali się pomagać Ukrainie, okay, mm -hmm. no teraz mamy taką sytuację, że Polacy mówią, no dobrze, ale dlaczego mamy tutaj kosztem polskich przewoźników, no jednak to są jakieś firmy rodzinne, tak, mamy oddawać to pole, wiadomo, że ci przewoźnicy, no, no też bronią swoich interesów, tak mm -hmm. no i oczywiście można powiedzieć, kto na tym zyskuje na tym całym konflikcie i sporze, no Rosjanie tak, no bo w tym momencie granica jest przyblokowana, część towarów nie dociera na Ukrainie. Bo, bo jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że nasi spedytorzy, nasze firmy transportowe już utraciły dochody z transportu do Rosji i z Białorusią, tak. nie? Tak, tak, Tu jest, no tu no to jest to... kolejny cios. Nie? Nikt jak gdyby to wiesz, to nie jest tak, że państwo jakoś rząd im to wynagrodził, jakiś specjalną pomoc, jak w COVID-ie, mhm. czy cokolwiek innego. A więc można tych ludzi zrozumieć, tak? Bo my często ich krytykujemy, że tutaj jest. Większy interes do ugrania, niepodległość, no ale to powinien rząd, jak gdyby wiesz, takie rzeczy rozwiązywać. Tak. Ewentualnie, jeżeli potrzebuje jakiejś ustawy parlamentar parlamentarnej, no to zgłosić się do parlamentu. Mhm. E na no, w tym momencie, no parlament wiemy, czym się zajmuje. No nie chcę, jak gdyby tutaj krytykować, wszystkie ustawy są istotne, natomiast no tą sprawę powinno się rozwiązać, pomóc. Tym przewoźnikom, no bo możemy sobie wyobrazić różne rozwiązania, tak? Bo tutaj przecież, no jeżeli ty byś był przewoźnikiem, traciłbyś swoje dochody. Najpierw handlowałeś z Białorusią, z Rosją, cokolwiek ten, teraz y, gdzieś woziłeś te na Ukrainę. Uh -huh. Rynek jest podzielony. Y, żeby wozić gdzieś, powiedzmy, na zachód, czy gdzieś na bliski wschód, czy mówię bliski, no powiedzmy Turcja, czy tam gdzieś jeszcze niżej. To nie jest też tak łatwo, mhm. no bo są inni, tutaj jest konkurencja. I, jakieś? I to, co co teraz ja jestem troszeczkę, troszeczkę po stronie tych przewoźników, mhm. bo akurat uważam, że to jest nie kwestia tych protestujących, mhm. bo oni oczywiście, ktoś może powiedzieć, są narzędzie w tych rosyjskich rękach, no bo tam mamy posłów też z Konfederacji. Tak, no podpięcie się, się, tak. tak, tak, tak. tak. Mhm. No, no bo dobra, to. Oni się pod to podpinają, tak? No, oczywiście można powiedzieć, że tam też szef związku, tak? No to on również jest z tej części. Ale słuchajcie, przyjrzyjmy się postulatom, tak? Bo nie koncentrujmy się, kto jest. No część postulatów, no, no myślę, że, że powinna zostać spełniona. Albo dogadane w ten sposób, żeby polscy przewodnicy, mówię przewodnicy, przewoźnicy na tym nie tracili. No, okej. Okay. ale z drugiej, A z drugiej strony... strony ukraińcy. No, Ukraina ma zrobić no. sytuację, no wiesz co, no, pójście jak gdyby na zwarcie, i blokada tego w tej sytuacji, no to jest taka totalna też głupota z ich strony. No ale mm -hmm. to jest sposób negocjacji Ukraińców, bo oni wychodzą z założenia. Troszeczkę oni licytują, tak jak Rosjanie często, nie? Czyli do końca mm -hmm. i to my nie ustąpimy. Skoro tak, bo to wiesz, nie bo te rozstrzygnięcia, które teraz nastaną, oni się mogą też boją, obowiązywać wiesz, przez wiele miesięcy czy lat, że, że ustąpią, a dostali jakieś w miarę dobre warunki z Unii Europejskiej i być może to w innych obszarach też będą musieli ustępować. No, ale takie myślenie, wiesz, nie prowadzi do kompromisu. Prowadzi do tego, że wiesz, do usztywnienia sytuacji, szczególnie, że oni powinni wiedzieć, jaka sytuacja jest w Polsce, że nie ma nowego rządu, a szansa na to, żeby ten obecny rząd jakoś to rozwiązał, jest mała. Ja o tym mówiłem tak swego mhm. czasu, że tutaj nie ma dobrych informacji na ten moment. Mhm. No ale... chyba, że wiesz, parlament się jakoś zajmie, jakaś będzie specjalna ustawa, ktoś w końcu gdzieś tam zmądrzeje, tutaj chyba ze strony jakiejś partii była propozycja, ale ja nie śledzę polskiej polityki, więc nie wiem. Mhm. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, gdzie racja leży. Czy po naszej, czy po ukraińskiej stronie. Ja też trochę rozumiem Ukraińców, wiesz, no sytuacja tam jest podbramkowa. No, ta pomoc, e, nie tylko militarna, płynie, ale też jakaś materiałowa, towarowa z całej Europy, a to teraz jest przyblokowane, a Ukraina mm -hmm. no, potrzebuje tego, no, kurczę, no to bardzo tego potrzebuje. No Są jednak tak. priorytety, tak? No Jeżeli tak. jesteś odpowiedzialnym politykiem, no to nie powinieneś się zachowywać w ten sposób, że nie, nie ustąpię, bo jak ustąpię, to zostanie odebranie jako moja słabość i sobie pogorszę wyniki sondażowe i to jest, ja rozumiem, tak, że tak postępują tak i z czego to wynika, natomiast takie postępowanie godzi w interesy Ukraińców. No tak. Bo e... wiesz, że przez to osłabiają swoje zdolności też wojskowe, nie ukrywajmy, obronne, e, swoją ekonomię, to jest takie, jak, jak wiesz, jak dziec, obrażone dziecko, no dobrze, to my nie. Zabraliście mi cukierka, to my w takim razie. To ja nie. umrę z głodu. Pomimo, że, Tak, pomimo, że wiedzą, że w, w ich kraju toczy się wojna, tak? To jest bardzo mhm. nieodpowiedzialne zachowanie. Liczą też, wiesz, słuchaj, bo to, że blokujemy no, na arenie międzynarodowej, nas też bardzo podkopuje wiesz PR owo nie? Więc oni liczą, liczą na to, że ten nacisk krajów zachodnich na nas będzie tak duży i te podkopanie naszego PR-u niszczymy to, co budowaliśmy, że, że pomagamy, że pierwsi do pomocy i tak dalej. Teraz to troszeczkę rujnujemy i oni też próbują zrobić z tego lewar. Bo im dłużej to będzie trwało, tym gorzej wydaje mi się, więc no, nie jest za ciekawy powiem Ci, tak samo ta umowa zbożowa jak to, to są takie kurcze sytuacje, że ja nie wiem, czy Ci ludzie nie potrafią wiesz, mówię o politykach, normalnie się dogadać, tylko Przecież to jest kwestia tylko dobrej woli z obu stron, wydaje no mi się. No tak, to i... wielokrotnie mówiłem, tak, bardziej istotne są sondaże, obecna sytuacja, niż yy, bo dużo się mówi o jakimś tak, o, o odpowiedzialności za państwo. Mm. Za no, no jak widać, tak, tutaj jest mniejszej to po obu stronach. Chociaż ja mówię, no ja jestem bardziej zaskoczony postawą ukraińską. Uważam, że bo z jednej strony mówi, że naciskają, ale z drugiej strony może to spowodować, i to zresztą wydaje mi się, że powoduje odwrotny efekt, że kraje mm. europejskie, które nie są do końca część chętna um, Ukrainie w Unii Europejskiej jest chętna bardziej Rosjanom, tak, wykorzystuje tę sytuację, pokażcie, pokaż, zobaczcie, Ukraińcy ciągle tylko żądają, żądają, ciągle tylko są problemy. Zróbmy tam pokój, niech ci Rosjanie wezmą, co chcieli wziąć, tak, i zamknijmy tę sprawę, nie? A może to jest też kwestia I tak, ułożenia. I to jest dynamiki. moim zdaniem właśnie no bardzo nieodpowiedzialne, jeżeli chodzi o obecny ukraiński rząd, tak? No i niestety, jeżeli chodzi o również tą część prezydenta, tak, no bo tutaj też moglibyśmy się spodziewać się lepszych decyzji. Słuchaj, a może to jest kwestia czegoś w rodzaju ułożenia dynamiki negocjacji na przyszłe lata z Polską? Ale Ale że co, każdy, każdy chce ustawić na siłę. Każdy no teraz... chce ustawić się w pozycji takiej siły i takiego twardego negocjatora. Polska też nie chce popuścić, żeby nie było, że później nas będziemy Nie, będą myślę, że są bardziej kwestii. takie prozaiczne, tak. Zarówno rząd mhm. chce mieć jakąś tam popularność, jeżeli chodzi o te decyzje i prezydent, że są tacy twardzi, że dbają o interesy ukraińskie, że twardo negocjują. <coughs> Natomiast, no to się mówię, może obrócić bardzo szybko przeciwko nim, bo część polityków w Europie są, jest bardzo zmęczona postawą Ukraińców. Ukraińcy nie zajmują się swoimi tematami, nie walczą koru z korupcją, a walczą na granicy z polskimi przewoźnikami. No to sam rozumiesz, tak. To jest źle postawione priorytety, tak? Walczymy z korupcją, dbamy o bezpieczeństwo. Dogadujemy a nie się, się z sąsiadami. Dogadujemy się z sąsiadami, nawet jeżeli to by nas miało tymczasowo, nie wiem, gdzieś jakieś ustępstwa zrobić, tak, żeby te stosunki były dobre. Mm. To, bo to też nie wróży na przyszłość. No, Ukraina chce wstąpić do NATO, no jak sobie wyobraża, tak? Mieć kilka krajów, które są nastawione negatywnie do tego pomysłu, no. to, 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 to jest Wystar źle prowadzone. Wystarczy jeden negatywnie i jest po zawodach. Natomiast tu, później, myślę, że Polska i tak by się zgodziła, no bo jednak priorytety, Nasze są takie, żeby Ukraina. No ale wiesz, idąc tym myśleniem ukraińskim, no bo zablokowaliście nam przewoźników, to my się nie zgadzamy. Nie? No to jest właśnie tego typu myślenie, tak, że są ważniejsze cele, nie? jest jakaś priorytetyzacja. Ale to właśnie, rzeczywiście tak? to, co mówisz, to jest taki troszeczkę rys rosyjski. Może to musi się przemielić jedno pokolenie, jednak jakby nie patrzeć, to zostali wychowani w tym systemie. O którym tak. no piszemy i jego absurda. Sowieckim. To jest myślę masz sowiecki lepiej powiedzieć. Ciężko, ciężko się przestawić może wiesz, w kilka lat, że to może wymaga pokolenia. Żeby... Mm -hmm. u, nas, jest... u, nas, u nas też jest jeszcze taka lekka naleciałość, taka upartość, takie, wiesz. Ale no, jeszcze te Mniej. takie niuanse. Im, to, im można bardziej wyrażać. na wschód, tym bardziej jest takie, tak, 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 taka tak. postawa. Dobrze, wyjdźmy z tej Europy. Zbliżają się wybory prezydenckie na Tajwanie. Partie opozycyjne w Tajwanie, które dążą do bliższych relacji z Chinami, zarejestrowały osobne kandydatury prezydenckie po dramatycznym rozłamie, co potencjalnie ułatwi utrzymanie władzy obecnej partii, która przeciwstawia się presji ze strony Pekinu. Wybory prezydenckie zaplanowano na 13 stycznia, w czasie gdy Chiny, które uważają Tajwan za swoje terytorium, zwiększają nacisk militarny i polityczny, by zmusić wyspę do akceptacji ich roszczeń suwerenności. Partie opozycyjne dążące do lepszych relacji z Chinami zgodziły się współpracować przeciwko rządzącej partii postępowo-demokratycznej. Ale nie zrobiły postępów w kwestii wspólnej kandydatury prezydenckiej. Pokłóciły się, no i będą wystawiać dwie inne. Chiny, które określiły te wybory jako wybór między pokojem a wojną, uważają, że Partia Postępowo-Demokratyczna i jej kandydat, kandydat na prezydenta, będzie niebezpieczny, będą separatystami i odrzuciły propozycję rozmów z tą partią. Tajwański rynek akcji w dużej mierze zignorował wpływ trwającego dramatu politycznego i tych kłótni, chociaż firmy związane z podróżami spadły w notowaniach z obawy, że relacje z Chinami się nie poprawią i Chińscy turyści nie wrócą na Tajwan. Na Tajwanie panuje system prezydencki, więc są to wybory ważne dla losów Tajwanów, ich relacji z Chinami, a być może nawet dla, dla globalnej sytuacji. Rozłam i brak wspólnego kandydata opozycji prochińskiej jest dosyć ważnym wydarzeniem, gdyż no, zmniejsza szanse wygrania opozycyjnych kandydatów na prezydenta, bo się te głosy po prostu. Rozwodnią podzielą na dwóch. No i co, Paweł? Wygra? Ktoś z opozycji? I Jakie to nie może sądzę. mieć? Nie wiem, Czy, nie wiem. Czyli nie będzie sądzę. raczej chyba kontynuacja, nie? Nie sądzę. Yy, wszystko, na to, wszystko na to wskazuje. No i to oznacza, Jeszcze że... mamy chwilę. Jeszcze mamy chwilę do tego stycznia. No. Zawsze ma. miesiące się pojawić. Dwa miesiące, nie, nie aż tak dużo. No to słuchajcie, masz coś jeszcze, czy koniec? Ja ze swojej strony koniec. Dobra, to słuchajcie, dziękujemy serdecznie za dotrwanie do końca. Jeżeli macie jakieś przemyślenia lub chcecie coś dopowiedzieć, lub popełniliśmy gdzieś błąd, dajcie znać w komentarzach. Ja ze swojej strony dziękuję. Życzę miłego dnia. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć. Cześć.